Siema, witam Was w kolejnym odcinku podczas toców. Jesteśmy już na etapie, kiedy dzisiaj we wtorek powinien być gwarant, ale o tym też porozmawiamy w tym odcinku. Kolejna sprawa, wyszedł ciekawy SAR, no i wyszły wyzwania. Wyszły wyzwania o ikonę na przykład, wyszło również wyzwanie 2x8.6, które jest tak naprawdę troszkę lekkim skamem. Jako, że w sobotę jest 1 maja, czyli początek miesiąca, no to wiadomo, takie dni są dla nas najbardziej Discordowe. Możecie o godzinie 10 rano, zapiszcie sobie datę, sobota 10, dołączyć do Discorda. Liczba miejsc oczywiście jest jak zawsze tam ograniczona, nie jest to jakaś masówka. Mam nadzieję, że maj będzie świetny handlowo, ale patrząc jak te tocy teraz wyglądają, jeśli tylko uda nam się cały czas działać, odkopiemy się, coś podniosą, no to na pewno będzie to ok. Wiele osób mnie pyta natomiast, słuchaj, co w wakacje? W wakacje nie działamy, działamy jeszcze maj i czerwiec. Jak się dostać we wrześniu? Wiele osób też pytało o zapisy. Jeśli ktoś chce się zapisać we wrześniu, nie ma takiej możliwości, nie byłbym w stanie tego uczciwie prowadzić. Więc po prostu, osoba, która będzie do końca tej edycji, czy jeszcze maj i czerwiec na Discordzie, no to wtedy tak naprawdę 1 września z automatu jest również w kolejnej edycji i nie musi się zapisywać, nie musi iść po prostu po to miejsce, tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany jeszcze w maju i czerwcu pohandlować, sobota godzina 10 rano, link macie w opisie, nie bigome patron, tylko tier, tu będzie po prostu handlarz wyśmienity 28 czy 27 zł i możecie dołączyć myślę, że zwróci się, jeśli po prostu będziemy handlować, a potem końcy upłynniecie na prawdziwe pieniądze. Z reklam to tyle, natomiast teraz porozmawiamy o pewnym temacie, czyli o rynku. Naprawdę rynek jest świetny, jeśli chodzi o handel. Co Wam mogę tutaj powiedzieć? Mogę Wam pokazać, jakie wyzwania wyszły w ostatnich dniach i możemy porozmawiać, jaki to ma wpływ na rynek, jak to realnie wygląda, o ile rynek się podniósł, ponieważ mam overale z poprzedniego odcinka, czyli dwa dni temu i mam overale, dzisiaj się chodzi o ceny. Ismalia Sar. Aha, jeszcze jedno, to się wykieza nie czyjeza. Tutaj dzięki za wszystkie komentarze. Ja komentarze czytam, więc nawet jeśli wam nie odpowiem, no to mimo wszystko zarejestrowałem ten komentarz. Natomiast jeśli chodzi o to wyzwanie, wyszedł on. Cena około 80 tysięcy monet 82 i 84 skład, może teraz troszeczkę więcej po tej ikonie. Natomiast co można było zauważyć, olbrzymi wzrost Aronsa, na przykład Aronsa lub innych, innych linków do niego to możecie zobaczyć tutaj na screenie po ile dało się go kupić, po ile kupowaliśmy a po ile sprzedawaliśmy, dwukrotnie ta karta skoczyła w ciągu godziny, więc naprawdę profity świetne i to je pokazuje, że warto, a to warto reagować na wyzwania, a szczególnie warto reagować na wyzwania, bo pierwsze minuty za wszystko, potem jest spadek tych co wyprzedają i to jest notoryczne w tej edycji ale warto reagować na wyzwanie, jeśli karta ma bardzo mało jakichś linków i to będzie prawdopodobnie przy tych słabszych kolejnych ligach mocno, a to mocno widoczne, że na przykład dostaniemy słabszy Ligę w stylu saudyjską i jakie, jakieś karty, a potem wyjdzie nagle jakiś kod w SBC. Wtedy ludzie muszą to jakoś łączyć i ludzie chcą łączyć tanie karty w ten sposób, więc po prostu warto na to zwrócić uwagę, da się na tym zarobić. Kolejna sprawa z wyzwań, które dostaliśmy. Co prawda nie ma ich jakoś jeszcze dużo, natomiast dostaliśmy w ostatnich dniach rozbudowy. Rozbudowy warto e, zarejestrować czyli 81, 87, e, 80 plus do wyboru, i to jest ciekawe, był, bywało 81, teraz dali 80, najwyraźniej chcieli troszeczkę ten drop zmniejszyć, potrójna po rozbudowa 80. I podwójna rozbudowa 86, rozbudowa 86, a zobaczcie sobie, jakie wymagania ma po prostu ta rozbudowa. To też jest dość śmieszne, ponieważ tu jest skład 86, czyli dajecie 11 zawodników 86, za możliwość, że tu będzie 286 lub 8-6, lub 86,87 i tak dalej, i tak dalej. Ofensywna ikona. To na co czekaliśmy. Koszt około 600 tysięcy monet, więc to naprawdę nie jest tanio, ale dwa ify w 84, jeden if w 85, 87 i 86 bez ifów. Jest to w okolicach 550-600 tysięcy monet przy obecnym, zaznaczam, przy obecnym bardzo niskim rynku. Czy to jest jakiś bodziec? Nie wiem, natomiast jest jedna turbo ważna rzecz, o której wczoraj informowałem na Instagramie, jeśli nie jesteście na Instagramie, to na pewno Was zapraszam. Zobaczcie sobie, 3 dni, czyli w piątek o godzinie 19 kończy się tak, ikona, rozbudowa 8.6, które dali wczoraj, wszystkie rozbudowy kończą się w piątek, kolejna sprawa, co się kończy w piątek, z takich wyzwań, które nas mogą tutaj tyczyć, SAR się kończy w piątek, Zapata się kończy w piątek i Kieza również się kończy w piątek. W piątek wszystkie prawie wyzwania, oprócz Player of the month znikają, i co wtedy? I co wtedy? Myślę, że jej przywali, chociaż w ostatni piątek właśnie nie wjechali mocno z wyzwaniami, a dopiero na przestrzeni kolejnych dni dawali coś, ale to dobrze. To dobrze dla nas pod względem zarobkowym. Pod ostatnim materiałem zachęcałem Was do lajków like w dół, jeśli naprawdę ta inwestycja Wam nie siadła i byliście bardzo zdenerwowani. Natomiast ten stosunek lajków like w górę do lajków like w dół jest naprawdę, a to naprawdę świetny. Myślę, że po jakiejś części możemy już zapomnieć o tamtej stracie. Strata nie boli tak jak czas oczekiwania, niestety. Natomiast jeśli czekaliście tak jak ja, no to ja do tego piątku mam zamiar wyjść z kart. Mam nadzieję, że jej chociaż troszkę pomoże zapomnieć i cały maj po prostu handlować na nową kartę. Po prostu nie pamiętając już o tamtym, co się wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi o komentarze, bardzo, a to bardzo pozytywne, więc jeśli możecie zostawcie w tym odcinku również komentarz, również te lajki, góra czy dół, ale myślę, że już tym razem się nie biczujmy, nie dawajmy tych lajków w dół i będzie elegancko. Szybki przegląd cen over rally. Słuchajcie, tak to wyglądało w momencie, kiedy ostatnio nagrywaliśmy odcinek, czyli dwa dni temu, po wielkich spadkach, chyba to była sobota, więc piątkowych, sobotnich. Natomiast jak wygląda obecnie? Zaraz zobaczymy. 5,3, 9,2, 15,5 obecnie. Jak to wygląda na Xboxie? 5,7, czyli tutaj 1000 tysiąc dało się zarobić na tych kartach, szczególnie jak tu były po 53,54, no to dało się taniej, 9,2,11, wczoraj po 12, czyli tu kolejne 3000 zysku. No i tutaj chodzą tak naprawdę 1920, więc to też 3-4 tysiące ,3, zysku nawet momentami mogłyby się pojawić. W wyższych segmentach, czyli tak 19,28,37, 37 natomiast tu mamy 23,5, czyli to też 4000 zysku. Też 4 i też 4. Ogólnie 4000, myślę, że wszystkie segmenty urosły, jeśli tak szybko sobie przejechaliśmy ten temat, czyli tendencja jest rosnąca. Natomiast warto, a to warto zauważyć, że mimo wszystko te wyzwanie, które mamy tutaj, czyli ta ikona nie jest turbotania, to co mówiłem przed chwilą, więc nie podniosła rynku w jakiś sposób niesamowity. Dwie informacje, o które też jest mnóstwo pytań w ten wtorek, czyli dzisiaj, dostaniecie po prostu najprawdopodobniej gwaranta z niższych linii angielskich. Jakie rok temu były wymagania 8360 zgrania jeden zawodnik z Anglii, tak było rok temu. Natomiast w czwartek powinien pojawić się gwarant z drużyny Community, jeśli chodzi o jego wymagania 85 skład 86. Zgrania i jeden toc. Tutaj należy zaznaczyć, nie było informów, były tocy. Tak samo tyczyło się to w kolejnym tygodniu, w środę dostaniemy jakiś tam gwarant z Premier League. Chciałbym go tutaj znaleźć. O, jest. i Natomiast jeśli chodzi tutaj, to było tutaj też toc i skład 88. Więc toc naprawdę spoko wyglądają, ale na Naprawdę też trzeba wziąć pod uwagę, że mocno nimi sypie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać ostatecznie w momencie kiedy wyjdzie Premier League. Jaka będzie tam szansa? Pamiętajmy, że spaczki za 100 tysięcy było 18%, spaczki za 125 tysięcy było 22%, ale wiadomo na pewno rozkładało się to na bardzo, bardzo mocną przewagę tej drużyny z niższych lig angielskich niż community. Zobaczymy jak oni podejdą do tego podczas Premier League. Co z ifami? Nie było ifów wymaganych w gwarantach, to na pewno jest jakaś zmiana. I co teraz? Słuchajcie, infy były wymagane w różnych wyzwaniach. Rok temu też mieliśmy troszkę inną sytuację, ponieważ chodziło o Team of the Week Moments i tak dalej. Myślę, że oni jeszcze to będą podciągać. Jeśli chodzi o ceny informów, no to ja dalej z tym stoję. Stoję przez upartość i głupotę, bo tak naprawdę mogłem kilkukrotnie wyjść. Miałem nadzieję, że to mocno odbije. Natomiast te Team of the Week, które wziąłem, jak już tak mocno się siedzi i analizuje, no to tak naprawdę. Było najgorszym momentem. To było najgorszym momentem. Kolejne Team of the Week fajnie odbiło. Następne Team of the Week również fajnie odbiło, to nie odbiło, a szczególnie jeszcze teraz, kiedy mija mnóstwo czasu, tak naprawdę to jest stara karta. To ludzie i tak tym wysypują, ponieważ tak ja mają te inwestycje, ponieważ wtedy mocno, a to mocno wchodzili. Poszliśmy trochę z Tumem, poszliśmy trochę z impulsem. W złym momencie. Dlaczego w złym momencie? Ponieważ ludzie mieli z tyłu głowy te wcześniejsze wzrosty informów. No tutaj klapa po całości, ale tak naprawdę jeśli by się udało do 5 tysięcy zminimalizować stratę na każdym, no to mimo wszystko to powiedzmy 500 5, 5 tysięcy 2,5 miliona straci z 15 zainwestowanych, no nie jest źle. Słuchajcie, to nie jest jeszcze tragedia, ponieważ naprawdę w jeden wieczór da się to odrobić, może nie jeden, ale w dwa, nabierając overali i czekając na przykład na gwaranta Premier League, który może być takim bodźcem, który spokojnie podniesie rynek, więc mam również na to nadzieję. Kiedy kupić karty Toc, jeśli chodzi o Community lub te niższe ligi angielskie? Słuchajcie, niższe ligi angielskie dzisiaj gwarant, więc prawdopodobnie te karty dostaną mocno po cenach, więc jeśli miałbym, to bym dzisiaj jeszcze sprzedał przed godziną 19. Toc, Community, no to jest ciekawe, ponieważ w czwartek, piątek ludzie zaczną budować składy i najprawdopodobniej karty grywalne wzrosną, na które można też dzisiaj czy jutro zerknąć. natomiast Prawdopodobnie wczoraj było jeszcze tanie. Ta ikona zrobiła zamieszania. Nie rano było tanie, tylko wieczorem o godzinie 19. Tam również można było zahaczyć się o karty grywalne. Natomiast, patrząc typowo, patrząc typowo na te karty, jeśli chcecie je kupić, weźcie pod uwagę kilka rzeczy. Środa, ważne mecze Ligi Mistrzów, czyli coś, co jej powinno nam dać, ponieważ mamy półfinały dzisiaj i jutro. Czwartek. Nagrody. Słuchajcie, w nagrodach za elitę będą właśnie tocy. W czasie nie było druży eventowych, natomiast to,cy w nagrodach za elitę będą. Więc na to również warto zwrócić uwagę. Następny temat. Czwartek wieczorem ważne mecze normalne. No i czwartek wieczorem prawdopodobnie gwarant z drużyny sezonu community. Więc te ceny mogą naprawdę polecieć szczególnie rano, szczególnie rano możecie się oglądać za tymi kartami, możecie próbować je złapać pod flip nawet w ciągu dnia, w czwartek. Dlaczego? Ponieważ ludzie otworzą paczki za elitę, z tych paczek poleci dość sporo tych kart, a większość zwykłych paczek zostanie. Naprawdę, wiele osób przetrzyma te paczki z czwartku do piątku. Ja w sumie Wam również to polecam, żeby przetrzymać paczki na piątek. Spróbować dać sobie szansę, o ile w piątek wszystko będzie ok, pójdzie, drużyna Premier League, no to po prostu dać sobie szansę, żeby te karty wzrosły. Zobaczymy jak to będzie ostatecznie, natomiast wiadomo, to wszystko może się zmienić w zależności co jej da, czy jej będzie chciał dalej podnosić rynek, czy będzie dawało wyzwania takie jak wczoraj, czy jednak nie będzie dawało. Ale patrząc na to, chcą podnieść rynek. Nie oszukujmy się, w tym momencie 8 x razy 2 jest lipne. Ale jeśli na tocach Premier League lub nawet teraz wcześniej dadzą 5x85 z krótkim czasem zrobienia, no w dobrej cenie powiedzmy 8,5 skład, 8,4, no to wtedy ten rynek by wystrzelił. Naprawdę ten rynek by wystrzelił z tego powodu, że ludzie by się masowo rzucili na te wyzwania. Jeśli ludzie się rzucają masowo na wyzwania, to rynek rośnie. Mam nadzieję, że jej da z małym minusem wyjsty kart. Piątek, sobota, słuchajcie, ciężka praca. Ciężka praca, wchodzi się w overall, licytuje się masowo, z czystą głową, bez nieprzepisanych... Karty grywalne również można zerkać tam z Premier League, szczególnie zaraz po wyjściu. I mam nadzieję, że uda się to odrobić. Nie mam nadziei, na pewno się uda w maju to odrobić i trzeba cisnąć. Dzięki za oglądanie, dzisiaj troszkę bardziej optymistycznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Może jutro, może pojutrze, zobaczymy co dadzą. Siema.